O tym się mówi. Gorący temat w Radiu Elka. Witam Państwa serdecznie, a moi goście dzisiaj hybrydowo, to znaczy w studio, naprzeciwko mnie pani Lesia Weretelnyk, asystentka społeczna posła Grzegorza Rusieckiego. Dzień dobry, pani Dzień Lesiu. Dzień dobry, witam serdecznie. A pan poseł Grzegorz Rusiecki hybrydowo przez telefon. Czy słyszymy się, panie pośle? Tak, tak, panie redaktorze, pozdrawiam pana, pozdrawiam naszych mieszkańców w drodze z Sejmu z Warszawy. Tak, bardzo pracowite dni pan miał i to i chyba trochę właśnie się przedłużyło, że jeszcze pan do Leszna nie dotarł, no ale właśnie chcemy o tym pańskim pomyśle, właśnie zastanawiam się, czy to był do końca pański pomysł, czy pani Lesi, żeby takiego asystenta powołać, kto tutaj to wymyślił? Jak to bywa, zawsze porażka jest sierotą, a sukces ma wielu ojców, ale już tak zupełnie poważnie mówiąc, wspólna inicjatywa. Rzeczywiście po jednej, drugiej czy trzeciej rozmowie z panią Lesią stwierdziliśmy, że warto byłoby troszeczkę więcej zaangażować się w to funkcjonowanie wspólnoty obywateli Ukrainy w Lesznie, w regionie leszczyńskim. Widzimy ich na co dzień, ich jest rzeczywiście bardzo wielu. Do tej pory nie było takiego miejsca, w którym mogliby uzyskać wsparcie, pomoc czy chociażby pokierowanie swoim tematem. Wiemy, że w najbliższych dniach w Lesznie powstanie takie centrum, które zajmie się również cudzoziemcami, ale myślę, że każda tego typu inicjatywa jest niezwykle istotna. Ja nie ukrywam, że myślałem też troszeczkę o naszych doświadczeniach, kiedy my jako Polacy wyjeżdżaliśmy do Niemiec czy do Wielkiej Brytanii. Też oczekiwaliśmy takiego wsparcia i myślę, że takie wsparcie, które zaoferuje moje biuro poprzez zaangażowanie pani Lesi, okaże się pomocne właśnie przede wszystkim dla Ukraińców. Panie pośle, ja tak cynicznie powiem, no korzyści z tego pan żadnej mieć nie będzie, bo ci ludzie na pana nie będą głosować, bo nie mają praw wyborczych w Polsce. Ale nie jest też tak, panie redaktorze, że wszystko, co podejmujemy, robimy w jakimś interesie politycznym. Moje biuro, które funkcjonuje od 2 lat, świadczy już taką pomoc prawną, obywatelską dla Polaków, dla mieszkańców Leszna, regionu, dla również mieszkańców Kościana, Gostynia czy Rawicza, bo tam też są nasze biura. Natomiast tak jak pan słusznie zauważył, jakby tutaj paliwa politycznego w tym żadnego nie będzie, natomiast wydaje się, że tą wartością nadrzędną jest to, aby współistnieć, funkcjonować razem, wzajemnie się poznawać, wzajemnie się od siebie czegoś nowego uczyć. Wydaje się, że społeczności zagranicznej, w tym ukraińskiej, będziemy mieli coraz więcej w Polsce, tym również w naszym regionie, więc warto się do tego przyzwyczajać i warto siebie poznawać, bo jak siebie znamy, to wtedy też jesteśmy do siebie bardziej otwarci, bardziej sympatyczni. Bardzo dziękuję, panie pośle. Nie chcę już panu więcej czasu zabierać. Jeżeli pan ma czas, żeby zostać z nami, to oczywiście zapraszam. Serdecznie dziękuję, życzę dobrej rozmowy. Dziękuję. Do spotkania. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. I teraz pani Lesia. Pani Lesia przyjechała do nas kilka lat temu z Ukrainy, pod Połtawy. Tak. To już daleko, to już za Dnieprem. No. I jak to było? Zakochała się pani w Lesznie od razu, czy... No powiem tak, co od razu to było trochę trudno. Bo inny kraj, wszystko nowe. Potrzebowało czasu. Pani jest lekarzem z wykształcenia, tak, pediatrą. Tak, tak. Niestety nie może pani w Polsce praktykować. No nie mogę. Jeszcze? Jeszcze nie mogę, ale już pracuję nad tym. Czyli żeby ten dyplom uznano. Tak, tak, tak. I póki co jest pani gospodynią domową. Gospodynią domu i właśnie chcę tak, lubię pomagać ludziom i właśnie już poznałam pana Grzegorza i porozmawialiśmy i właśnie powstał ten projekt Punkt Pomocy Ukraińcom. Ja tak zauważyłem, Ukraińców mamy w Lesznie około 2000. No, to jest trochę. Taka jest oficjalna liczba podawana przez Urząd Miasta. Pewnie jest ich trochę więcej, którzy się nie zarejestrowali i tak dalej, ale dużo. Ale dużo, ale oni tak żyją obok nas i my tak, Polacy, ich nie bardzo zauważamy. A czy Ukraińcy się tak w ogóle trzymają razem? No chyba tak. Tak? Są rodziny, jakie trzymają razem, są rodziny, jakie nie. A przyjeżdżają do pracy, przyjechać, zarobić pieniądze i wrócić, czy chcieliby tu zostać? No to jest różne sytuacje. Ostatnio już przyjeżdża dużo rodzin. Rodziny z dziećmi przyjeżdża. Dzieci chodzą do szkoły, do przedszkol. Są Polacy, są Ukraińcy, przepraszam, jakie przyjeżdżają jak tylko do pracy. Zarobić jakieś pieniądze i z powrotem do Ukrainy. Mhm. Ale powiem tak, co
jeden raz przyjechali w drugi raz, a na trzeci raz już przyjechali z rodzinami, żeby mieszkać tutaj. A naprawdę jest taka różnica w poziomie życia między Ukrainą a Polską? Bo jest, ja pamiętam, jak Polacy jeździli na zachód, gdzie dużo więcej pieniędzy, dużo większe bogactwo, no to tam się tak po to jechało. To jest ta sama różnica? No powiem panu tak, w Ukrainie średnia pensja to jest 5000 gryw. Czyli? To jest około 100 złotych. 100 złotych? Nie, przepraszam. No gdzieś trochę więcej. Trochę więcej niż... No trochę więcej, 700 złotych, około 1000 złotych, przepraszam. Około 1000 złotych, to jest średnia pensja. Tak, tak, tak. Mhm. A jakby wynajmować mieszkanie, kosztuje 3000 na ukraińskie pieniądze. Mhm. I zostaje 2000, a opłata wszystkich, no, mhm, to jest trochę niemożliwe. I różnica, wielka różnica. Okej, czyli przede wszystkim ogromna różnica w poziomie życia. Inne tak, pieniądze. I te pieniądze, które zarabiają Ukraińcy w Polsce, 3-4 tysiące mniej więcej na miesiąc? 5? No, no taka średnia, taka polska średnia, pensja. Średnia. Zależy, no, średnia. To są ogromne pieniądze na Ukrainę. To dla Ukrainy tak? To jest bardzo ogromne pieniądze. Aha. No dlatego przyjeżdżają. No, dlatego przyjeżdżają, no. A jak są traktowani w Polsce? Czy to są porządnie, w sensie pracodawcy, jak ich traktują? Czy to jest taki obywatel trochę drugiej kategorii, czy już się ich szanuje? No, szczerze, pani Lysiu. Powiem tak, to różnie bywa. Zależy na pewno od pracodawcy. Sam pracodawca już normalnie reaguje, jak jesteś człowiekiem, przyjechał do pracy, chcesz pracować, proszę. Mhm. A są pracodawcy, jak jesteś z innego kraju, to i trochę na innych warunkach jesteś. Mhm. No, to jest taka prawda. Bo jakie są, bo pani... Jest tym asystentem społecznym, przypominamy, czyli bo to niektórzy myślą, że tu pani będzie pieniądze zarabiać. No nie. Nie ma żadnych pieniędzy, to z góry mówimy. Tak jest. Nie ma. Nie mam. Niestety. No, to jest taka społeczna praca, chcę pomagać. Ale chce pani pomagać właśnie swoim rodakom, Ukraińcom mieszkającym w Polsce. Jakie są największe problemy, z jakimi się spotykacie? Największy problem to jest organizacja różnych dokumentów zorganizować, pójść gdzieś tam do jakiegoś urzędu, załatwić jakieś tam sprawy jakaś, gdzieś tam pójść do tego szpitala, do tego lekarza. Ludzie nie chcą iść, najpierw to brak języka, brak rozmowy. I ludzie czasami do ostatniego, jak ktoś boli, on siedzi w domu do tego czasu, póki już... Ale nie idzie, Boi się rozmowy. Rozmowy. Bo on nie umie rozmawiać po polsku, nie rozumie po polsku i on nie wie, co jemu robić. I przecież to... A to jest też kwestia ubezpieczenia, że boją się, że nie mają ubezpieczenia, w związku ale z tym będą musieli tak, płacić. Ale powiem tak, ludzie, którzy pracują na umowę pracy, to jeśli oni normalnie mają ubezpieczenie, to już normalnie mogą iść do lekarza i normalnie już dostaną pomocy. A mimo to nie idą, bo jest ta bariera językowa. Bo językowa i to oni nie do końca mogą powiedzieć, co potrzebne i powiedzieć o tym. A lekarze robią z tym problem, że przychodzi Ukrainiec i on, ja się z panem nie dogadam, to nie pomogę? No, mogę nie do końca. Mogę ludzie z Ukrainy nie do końca powiedzieć, jaka u nich problem z organizmem, powiedzieć. Tak? I lekarz nie do końca zrozumiał tym. I potem może być nieprawidłowy lek, nieprawidłowy wypisany. I pani jako lekarz może w tym momencie tłumaczyć. Tak, i może być nieprawidłowy lek i wtedy oczywiście będzie nieprawidłowy... Inny problem to dokumenty, jak pani mówi, załatwianie różnych urzędowych spraw. Różnych... wypełnić wnioski, różne wnioski. Nie wszyscy naprawdę mogą normalnie znaleźć ten wniosek przez internet, ale to jest dostępne. Ale nie wszyscy to mogą zrobić i wypełnić ten wniosek, prawidłowo wypełnić ten wniosek i dostawić do tego, do urzędu. Lub... I jeszcze jakie problemy są? Takie częste? Można u pani załatwiać po prostu? No, w ogóle u nas można będzie załatwić wszystko, co by chciał. Nawet po prostu chcesz porozmawiać. Znaczy, potrzebujesz tam jakiejś psychologicznej pomocy, bo za często taki jest problem, co ludzie siedzą w domu, no, jak przyjeżdżają do Polski, mają pracę i już koniec. I ni z kim nie komunikuje, tak? Nie ma z kim rozmowy. I oni w domu siedzą, jak to powiedzieć? Siedzą i nie rozmawiają z nikim? I nie rozmawiają, ale jak jakaś jest problem, to oni siedzą z tej problem w domu dalej. I co wtedy się pojawia? Alkohol? Alkohol też i potem już za często widzimy na ulicach leśna, już
też nieraz widziałam tych ludzi, ludzi z Ukrainy, którzy już w takim nie bardzo dobrym stanie byli. I właśnie chcemy jeszcze organizować takie społeczność ukraińska, tak? Co mogliśmy robić jakieś tam koncerty, mogliśmy robić festiwali na ukraiński temat, co ludzie z Ukrainy, no i tak ludzie z Polski. No właśnie, żeby zaprzyjaźnić tych ludzi. Tak, co razem coś zrobiliśmy razem, co mogli razem coś tam... I tym się będzie pani zajmować? Będziemy próbować tym robić. A co tak. z tą barierą językową? Czy Ukraińcy mogą się na przykład polskiego gdzieś uczyć w Lesznie? No właśnie jest już akcja integracji. Tam już jest taki kurs darmowy na język polski, tak? I już też już będzie od chyba od marca miesiąca, nie wiem dokładnie kiedy, też już zacznę nowy kurs dla Ukraińców i nie tylko Ukraińców nauki języka polskiego. A jeszcze jedną rzecz miałem zapytać, bo czy w Urzędzie Miasta Leszna jest jakaś osoba, która mówi po ukraińsku? No nie. Nie. No ja nie spotkałam co 3 lata. A przydałaby się taka osoba? No ja myślę, że tak. Okej, okay, to taki pomysł, który poddajemy. No myślę, że tak, bo duże ludzie, jeżeli ktoś mieszka 2-3 lata, to już normalnie mogą jakieś tam przez internet wszystko tłumaczyć. A ludzie, którzy przyjeżdżają od razu, ich, no to jest trudno. Mhm. Czyli przydałby się ktoś przydałby taki. Przydałby się, no. Pani Lesiu, będziemy musieli kończyć, ale ja mam jeszcze taką propozycję, bo może nas słuchają przez radio Ukraińcy, którzy w Lesznie, w okolicy, w regionie mieszkają. To teraz jest propozycja, żeby pani zareklamowała się jako tego asystenta. Po ukraińsku. Proszę powiedzieć 2-3 zdania tym naszym przyjaciołom z Ukrainy, że jest takie miejsce i jak się z panią skontaktować. Także teraz po ukraińsku bardzo proszę. Dobrym. Dobry dzień, ja Lesia Weretelnik. Witaję was wszystkich w Leszno. Niedawno odkryłem punkt pomocy Ukraińcom, dopomogi. Tak że jeśli jest jakaś dopomoga, jest jakieś pytania, potrzebujesz w czymś... якоїсь вирішення якихось справ. Прошу звертатися до нашого офісу на вулицю Болеслава Хроброго, 22, в понеділок та в середу. Бо ми маємо зараз такий визначений день, визначений дні прийому. Ну і також мам номер телефону, за яким можна також подзвонити і до... Ну, домовитися у зустрічі. 783-679-616. І будемо чекати на вас і будемо раді вам допомоги. Bardzo serdecznie dziękuję. Słyszą państwo, jaki to piękny język. Jak to mówią, ukraińska mowa soulowina, tak mówią. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Lesia Weretelnik, asystent społeczny posła Grzegorza Rusieckiego do spraw pomocy społeczności ukraińskiej. Duże dziękuję. Dziękuję też, dziękuję. Do widzenia. O tym się mówi. Gorący temat w Radiu LK.